A więc sposobem okazało się, jak moja przeciwko mnie jest mężczyzna, wszystko można załatwić, tylko jeżeli się robi to w odpowiednim czasie. Więc zamiast walki pozwoliło mu przeżyć dwie zimy w Polsce. I ja on powiedział: dobra, możemy nie. <laughs> Więcej. <laughs> tak to załatwiam. I jak ja, podczas żyzgi, dowiedziałam się, że będę miała chłopca, ja się pupokowałam, że ja jemu będzie ten dużo trudniej w tym świecie. Zarówno nasze badania, jak i badania naukowe na całym świecie, czyli takie, które są robione też przez antropologów, pokazują, że męskość w dużym stopniu jest zdefiniowana przez kobiety. Czyli to, jakim ty jesteś mężczyzną, w dużym stopniu zależy od tego, co ja uznam, że to jest ok, być męskim lub nie męskim. Szczęśliwsi rodzice wychowują szczęśliwsze dzieci. Niby oczywiste a jednak bardzo często o tym zapominamy i każdy moment dbania o siebie wyzwala winy i wyrzuty sumienia. W końcu aktualne wzorce kulturowe zmieniają rodziców w pewnego rodzaju nawóz dla swoich dzieci i nakazują nam stawiać dzieci na pierwszym miejscu. Czy można to zmienić? Dzisiejszym gościem jest Julia Izmałkowa, psycholog, badacz, która prowadzi blog Psychomama, która promuje filozofię Parents First. Jak sama mówi, zależy jej na szerzeniu rewolucyjnego poglądu, że ojciec jest tak samo ważny jak matka. Co zrobić, aby opieka ojca nad dzieckiem była nie tylko martwym zapisem prawnym? Co zrobić, aby mężczyzna decydujący się na urlop wychowawczy czy biorący zwolnienie z powodu choroby dziecka nie był traktowany jak zjawisko, ale jako norma? Jednocześnie Julia od lat prowadzi kampanię MENTU. Projekt, w ramach którego walczy o pełne równouprawnienie. Polegające również na tym, aby pamiętać, że równouprawnienie nie polega na tym, aby faworyzować jedną ze stron. Dlaczego w dialogu o prawach mężczyzn często wracamy do argumentu, przez tysiące lat wy byliście uprzywilejowani, więc teraz nie musimy się wami zajmować? Ja nie chcę, aby moje dzieci miały ponosić konsekwencje za skandaliczne zachowania przodków. Chcę, abyśmy patrzyli w przyszłość. Dziękuję Marce Galderma, dzięki której powstał ten odcinek. Dziękuję za kampanię Męskość ma wiele twarzy, bo dzięki temu możemy rozmawiać o różnych wymiarach męskości, zarówno o tacierzyństwie, jak też o byciu partnerem. HERAONR wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Karoner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś, dziś rozmowa z psycholożką, badaczką, osobą, która, no właśnie, przez wiele lat prowadziła wyjątkową firmę zajmującą się badaniami, występowała na największych konferencjach poświęconych konsumentowi i jego zachowaniom, a później zniknęła w Meksyku. Waszym gościem lub waszą gościnią jest. Wielu jest makowa. Dzień dobry. Dzień dobry, Wojtek. że tak jakbym ją umarła. Wiesz, a to nieprawda. Ja Nawet nie wiem. tą firmę prowadzę. Naprawdę? Oczywiście, na ten robimy badania, na ten prowadzę tą firmę i wszystko się dzieje nadal. Tylko zniknęłam z biznesowo, social media, bo już nie chciałam tego robić. Dlaczego? Dlatego, że pandemia uświadomiła mi taką dużą pustka tego. Wiesz, bo ja założyłam firmę wtedy, kiedy pracowałam z e, seniorem strategiem w Hawasie. jeden z powodów, dla których odeszłam, było to, że bardzo mi zależało na tym, żeby moja praca to nie był tylko PowerPoint. Żeby ona miała znaczenie. Żeby... Ja kocham psychologię. To jest moja największa miłość. I chciałam, żeby ludzie używali psychologii z takim szacunkiem z... widzieli, że Dzięki psychologii możemy tworzyć lepsze produkty, lepszą komunikację. Możemy być win-win. Firma może zarabiać, no bo nie święty Mikołaj musi zarabiać, ale ludzie też mogą mieć produkty, usługi, które są do nich dopasowane. I najmniej dużo występowałam w KAN, bo jestem jedyną osobą z Polski, która występowała trzy razy pod rząd w KAN. Czwarty nie występowałam, bo uczniowie nie puścili z do samolotu. I w KAN. Była taka cała aura, i cały czas mówili o autentyczności, o wartościach, o byciu sobą, o tym, że marka jest dla ludzi, że ona tworzona jest przez ludzi. przyszła pandemia. nagle się okazało, że to jest totalny bullshit, że najwięcej dyskusji już nie było na temat wartości i ludzi, najwięcej dyskusji było, czy powinniśmy nadal reklamować, czy nie, i dlaczego nie powinniśmy przestać reklamować. Wszyscy się nagle zaczęli bardziej martwić, na o budżety, o przetrwanie, a. Wiesz, Campbell pisze, żeby być bohaterem, musisz mieć sytuację. I my mieliśmy sytuację. Mieliśmy idealną sytuację, żeby pokazać, jakie są Twoje wartości. Więc po co cały czas mówić o wartości, robić prezentację o wartościach, wpisać to wiesz, na plakatach, które są wywieszane w um, firmach wewnętrznie i zewnętrznie. A wtedy, kiedy jest ta sytuacja, to, to nagle nie ma tych wartości, nie ma tej troski. Nie ma niczego, nawet jeden z, powiedzmy, wtedy wracaliśmy rządowym samolotem z Ejan, było to Byliśmy w sytuacji dramatycznej, dlatego, że my mieszkamy na Mazurach, na totalnej wsi i byliśmy zamknięci w domu przez dwa tygodnie. I nie ma kto nam dostarczyć jedzenia, czyli gdyby nie nasze była niania, która było tak uprzejma, że ona zatroszczyła się. Lidl, Tesco, Lidl, które są obok nas, Nikt nie chce dostarczyć, bo nie dostarczany tylko na przykład dla osób starszych. Bo, ale to, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? I nagle się okazało, gdzie nie ruszyłam się również z moimi klientami. E, briefy, które miałam, one wszystkie były na temat e, ratowania marki, co ja rozumiem, ale w tym w ogóle zniknęła, toczył tak wiele lat. Wszyscy rozmawiali wartości, to, że człowiek ma znaczenie. Bo to, że ktoś mówi, dla nas konsument jest najważniejszy, to nie ma znaczenia, jeżeli w sytuacji, kiedy konsument ma problem, nagle on nie ma znaczenia. poczułam tam głębokie rozczarowanie. Miałam tak głęboki kryzys egzystencjalny, że, że to wszystko to był taki bullshit. Mm. Bo wartości są dla mnie czasownikiem. Musisz je pokazywać, musisz działać. A nie o tym gadać i robić piękne prezentacje i jeszcze piękniejsze reklamy. Bo to nie ma pod koniec dnia znaczenia. Wszyscy musimy zarabiać, ja to rozumiem, ale możemy zarabiać tak, żeby to było też z dobrą intencją dla innych, co jest z nami niestety uczciwe. No i albo właśnie tworzyć prezentacje. I ja po czołowie nie chciałam więcej w tym uczestniczyć, więc wycofałam się na to i nie mogę się przełamać, szczerze mówiąc. Czyli zaczęłam prowadzić moją psycho-małą która dostarcza mi bardzo dużo satysfakcji, takiej osobistej, jeżeli chcę, że to ma znaczenie. Biznes robię tak, że wybieram moich klientów, podjęłam bardzo ważną decyzję, którą nie wiem, dlaczego jeszcze sobie nie zrobiłam, bo tkaczek cały czas mi to mówi, że on to robię. Tak. Słuchałam z pub, chciałam, że to jest niemożliwe, czyli zrezygnowałam z przytarków. Mm -hmm. Paweł tkaczek, zawsze, że on nie robi przytarków, bo on że szalony, jak to nie robić. Jednak ja się pozarzył, mój, Czyli my zdecydowaliśmy, że na tyle długo już jesteśmy na rynku, taką, a nie inną mamy reputację, że albo ktoś wchodzi, albo nie. Też wie, że mam takie zasady, że pracujemy dopóki nie, popracujemy taki system, który jest dla nas wszystkich dobry czyli nie ma jak niektóre tam do trzech poprawek, a później już dodatkowo płacisz. Mhm. Jesteśmy, bramy do jednej bramki. Dopóki nie będzie doskonale, to znaczy praca nie jest skończona. Więc uznaliśmy, że ja nie będę brała udziału w przetargach. I nie będę brała pieniędzy, pewnych kwot, które nam się nie opłacają. Ktoś uważa, że to jest dla mnie zaszczyt mieć moją portfolio taką markę. Więc zrezygnowaliśmy z takich, z takich współprac, z takich, z takich klientów. I ja teraz co robię? Dlatego, że wybieram klientów, dla których to ma znaczenie psychologiczne. to ma znaczenie, czy to jest prawda, czy nieprawda. I ma znaczenie, czy robię coś dobrego w tym świecie, czy nie. Ponieważ ja mam potrzebę e, znaczenia w życiu. Mhm. Ale to jest okay. I kiedy pojawił się Meksyk? Meksyk pojawił się dlatego, że. E, dlatego, że. Dlatego, że było bardzo ciężko i w Polsce, i dlatego, że było bardzo. E, ciężko żyć na Mazurach, bo mam używanie tylko kominkami. Ja zanim poznałam mojego męża, Zawsze podróżowałam pół roku na pół roku. bo Miałam koncept Traveling Sea czyli to nie dla mnie było nic nowego. Czyli od 10 lat spędzałam pół roku w Ameryce Łacińskiej. Natomiast mój który był dyrektorem kreatywnego nbm mam Facebooka, on miał dosyć podróżowania. Będzie, ale ja chcę mieć dom. Ja nie chcę już podróżować. On miał takie dni w Facebooku, w tygodnie, gdzie był w ciągu tygodnia na czterech kontynentach. Ja nie chcę. No więc sposobem okazało się, jak moja przyjaciółka mówiła, że z wszystko można załatwić, tylko jeżeli się robi to w odpowiednim czasie. Więc ja zamiast walki pozwoliłam mu przeżyć dwie zimy w Polsce. I on powiedział, dobra, możemy jechać. <laughs> więc <laughs> tak to załatwiłam. E, więc on e, e, zgodził się w, bardzo niechętnie, no no dobra, tylko dlatego, że jest zima, ale, że nie chcę już, ale mówisz tak, że jeżeli mi się nie będzie podobała, to obiecasz, że wrócimy bez chłopów. <sum> Więc wybrałam bardzo, wybrałam bardzo strategicznie miejsce. Powiedziałam Meksyk, czyli mamy morze, którego kocham, potrzebuję też do pracy. Mamy dobre jedzenie, mamy język hiszpański, w ogóle po hiszpańsku, więc ogarniamy się, Pięknie to była Brazylia, którą kocham, ale tam jest portugalski. Więc Meksyk był taki idealny. Jeszcze po Rica, ale Kostarika, skoro jest bardzo droga, Plus w Ostaryce jest więcej Amerykanów niż, niż Latynosów, czego ja z kolei bardzo lubię. Więc Meksyk był takim idealnym przyjechaliśmy do Meksyku i ku egzaminowi, to Fergus się bardziej nam wykochał, niż ja, od pierwszego wyjrzenia. I Meksyk ma w sobie coś takiego, co ja zawsze bardzo kochałam w Ameryce Łacińskiej, czego chyba Fergus nigdy nie chciał usłyszeć ode mnie. Tu jest większa wolność. To jest. Ja to, czego bardzo nie lubię w Europie, to jest, że jest więcej zakazów i nakazów, niż to, czego wolno ci robić. Nawet po trawie nie możesz chodzić, no bo to nie trawy szkodzi. No do czego jest trawa? Mm -hmm. Wiesz, no nic nie można, tam nie możesz pójść, tam nie możesz zrobić, tam nie możesz tak prowadzić. Na wszystko są zawsze mandaty, kary. Ja mam poczucie takiego osaczenia. i ja tego bardzo nie lubię. W Ameryce Łacińskiej można oddychać. Ja to bardziej lubię. I Fergus, który nie cierpi podporządkowania, uwielbia to. I wydaje mi się, że oczywiście dzięki Słońcu też, bo wszystkie badania też pokazują, że Słońce wpływa na ludzi bardzo pozytywnie, ale dzięki temu, że to jest mniej tych nakazów, zakazów, czyli są po prostu milsi. jest miło, że oni się uśmiechają, wiesz, bo to jest miło, kiedy do ciebie ktoś nie trąbi, kiedy na przykład dwa razy przypadki Michał, od No, zdarza się. Ja też nie jestem, oczywiście, najlepszym kierowcą wszechświata, więc myślę, że to zdarza. I kiedy mi się raz zdarzyło, na seski kempie, gdzie w ogóle nie ma nawet dużego ruchu. A to zostałam tak odtrąbiona, gdybym milion, komuś łatkę zabiła. A tutaj oni widzieli już przerażeni w oczach. Więc kilka panów siadło, pomogło mi ten samochód wyprowadzić. Widziałem, nic się nie stało. Ktoś mi wodę przyjeżdżał, być u przecież nic się nie stało. To każdemu się zdarza. Bo i nic się nie dzieje. Ja I na i nikogo nie było problemu. I chyba, wiesz, mi po prostu brakuje tego, że ludzie są mili, wiesz? Taki bez powodu i są życzliwi, są uśmiechnięci i że ci pomogą. I nie wiem, dzieci są też dużo bardziej takie um, rozmielone we wszystkim. Jest łatwo w przedszkolu. Jak ja przeprowadziłam, przyjechaliśmy tutaj um, z dzieckiem i nie, kolega powiedział, gdzie jest tam jest przedszkola, zarezerwuj miejsce dla Wild. Ja bym to sobie to by nigdy nie byłeś w To się nie rezerwuje, to się przychodzi z dzieckiem, mówi się, o której godzinie konia to się. Wróci. Wiesz, Wojtek, mi to bardziej odpowiada. U nas, wiesz, na przedszkolu zapisać się, ankiety musisz wypełnić, test przejść. Wiesz, no, dużo rzeczy. Ja tak nie chcę żyć. Po prostu nie odpowiada mi to. Ja bym ja nie na, na ile czasu pojechaliście na początku? Pojechaliśmy czopredy zimę, czyli pojechaliśmy teoretycznie w listopadzie i pojechaliśmy na cztery miesiące. I Fergus tak Zakochał się w tym, że pomyślał, że może stworzymy z tego taki styl życia, ponieważ e, psycho -mała Julia zaczęła bardzo się rozrastać i pomyśleliśmy, że stworzymy takie miejsce, gdzie ludzie, którzy mają podobne wartości, czyli e, dają sobie życie, żyją i, i innym, czyli mają przestrzeń w sobie do tego, żeby akceptować różnorodność, a to jest dla mnie bardzo ważne, i stworzymy takie takim, takim miejsce. Więc kupiliśmy ziemię na plaży. Postanowiliśmy, że będziemy, zbudujemy kilka domków i będzie to taka anasyjka Mama Village, gdzie osoby, których częścią wartości jest to, że, um, że, że żyć według swojej prawdy jest najważniejszym celem naszego życia. Co oznacza, że akceptujemy też, że ktoś inny żyje według swojej prawdy. I, i chcieliśmy takie miejsce stworzyć, więc postanowiliśmy, że tutaj zostaniemy, zostaliśmy do końca kwietnia. Po miesiącu Fergus Krucciu, żeby zacząć budowę naszych domów, to się pozna dużo łatwiejsze niż w Polsce. Również, właśnie, no wszystko jest to dla nas przynajmniej, z wyjątkiem biurokracji meksykańskiej i braku logiki całkowicie, całkowicie w tej biurokracji, no to reszta rzeczy jest łatwiejsze, prosto. A ja chciałam już łatwiej trochę. I na jakim etapie budowy jesteście w tej chwili? Na bardzo dobrym. Jesteśmy już tak, że pierwszy dom, który jest tym większym domem będzie zakończony mniej więcej przed świętami tak, żebyśmy mogli pierwsze święta tam spędzić i do końca wow. być zakończony, tak, już tak że zakończony i tak się przeprowadzamy. I Ale mówisz do... o tych najbliższych świętach? W sensie najbliższych, tak? bo że narodzeni w tak. domu? Tak, tak. Przepięknie. Tak. Wie, wiesz co, bo to jest mają taką piękną cechę kulturową, którą bardzo lubię. My wynajęliśmy najlepszą decyzję, którą podjęłam, że wynajęliśmy firmę która zaprojektowała i odpowiada za budowę tego domu. I jedną z takich moich refleksji, dlaczego zdecydowałam się to zrobić, bo wiesz, że Fergus też ma tak, tak, taką zróżnicowość, że wszystko zrobi sam, tutaj zaoszczędzimy, tutaj coś tam, tak, już jeden dom zbudowaliśmy. Powiedziałam, że nigdy więcej. Um, miałam taką refleksję przy okazji moich badań, że wiele klientów przerzuciło się w pewnym momencie na że sama, sama będzie robiła badania. Takie Stani na Instagramie, pogląda. Co się dzieje w grupie docelowej, tam ankietkę zrobi, tam coś tam i to ogarnie. No ale prawda jest taka, że o dupę po to są takie badania. Mhm. tak, jakbyś kupował dom, oglądając go przez dziurkę od klucza. Natomiast Widzisz to po kawałeczek. Jakie są fakty, że ludzie mają różne persony i różne persony w różnym kontekście inaczej się zachowują. Więc nie możesz badać zachowań ludzkich w sklepie, badając je przez Instagram. Nie możesz badać wartości ludzi je tylko przez Instagram, bo tam tworzymy pewną personę i odcinek rzeczywistości. I pomyślałam sobie, że ta walka z klientami uświadomiła sobie, że, um, że czasami chcemy, chcemy, żeby było tajniej, ale po raz im mówi, skupuj płacić dwa razy, czyli skąpu płacić dwukrotnie. I później powstają te wyniki, które są do niczego, z tego powstają strategie, które są do niczego. I komunikacja, która, którą nikt się nie identyfikuje. A później ja bo się sobie do tego, że zaczęłam coraz częściej zatrudniać na formy, którą wcale nie lubię. Czyli jak James Bond, żeby nakładać. Czyli większość budżety zostały już wydana, bo strategia komunikacji jest zrobiona. Teraz nataw coś, bo to nie działa. Więc się jakieś insight, żeby to, co już zrobiono, zostało naprawione. oczywiście ja to zrobię. Ale ja uważam, że to nie jest. Fajne podejście. Powinniśmy od początku badać tak, żeby znać prawdę, żeby znać dna emocjonalne, poznawcze dna naszej grupy, żeby precyzyjnie komunikować, żeby później powiedzieć, kim ja jestem jako walka, co ja chcę, co ja mogę dać, co ja chcę osiągnąć. znaleźć taką grupę i wspólnie razem coś zrobić. A to wszystko jest tak robione wiesz, że po się, bo teraz. Działu zakupu, jak ocenia? Ma tutaj tabelkę, tutaj tabelkę, mówi: No, Wy jesteście 40% drożsi, wasze wywiady, bo nasze wywiady są cztery razy dłuższe. Mówi, nie mamy takiej rubryki długość wywiadu. No to, no to nie możecie ocenić, czy jesteśmy drożsi, czy tańsi. I pomyślałam sobie, że podobnie jest trochę z jakby po pierwsze, nie jesteśmy w ogóle ekspertami od budowy domów. Ja jestem psychologiem, prawie jest designerem. Ja co prawda myślę, że może wszystko, bo rzeczywiście większe rzeczy może i wszystkiego się uczyną, czymś nie koparką przykład na YouTube. I można. Ale um, nasza architektka na przykład postawiła tak domy i myśmy tak mi się bo Bo ja tak trochę do tego, do tego morza, bez sensu ta architektka. I później, uh, kim przyszły, powiedziała: Ale wiesz, jak takie postawimy. Nie wiem, czy zauważyłaś, że masz z przodu też góry. Więc w ten sposób z tarasu widzisz morze, ale też z przodem cały czas widzisz piękne góry. Wiesz, ja żyję z obserwacji, ale byłam taka zaskoczona, że ja tego nigdy nie zauważyłam, że rzeczywiście na naszym terenie są piękne góry i jakbyś była tak zapeżona na tym morzu, bo go kocham, że nie zwróciłam uwagi, że mamy też inne atrakcje naokoło. Pomyślałam sobie, że jednak ekspert w tym, co robi. Ona więcej. Tak jak ja, jako badacz, wziął więcej. Więc dlaczego ja mam, zawszczędzając, chociaż nie wiem, żebym nawet zaszczędziła trochę pieniędzy, pozwolić, żeby coś, co ma być doskonałe, było takie sobie, tracąc przy tym, i tym nerwy i nie mając się włosy. My zatrudniliśmy tą firmę i to jest najlepsza decyzja, którą mogłam zrobić. Później żaden problem to nie jest mój problem. To jest raczej, cokolwiek się dzieje. A to drugie, nie ma taką wspaniałą cechę, którą ja tak bardzo kocham, versus e, tego, moim zdaniem nie ma w Polsce, nie znaczy, czy ty się z tym zgadzasz, a mianowicie zmiany dla nich nie są problemem. Kiedy ja prosiłam w mojego, nie wiem, na ośrodki pobudowlane, o Jezus Maria, znowu zmiany, znowu pani coś wymyśliła. Najpierw to się mówi, że się nie da. Zawsze się nie da tak. Pierwsze słowo, które obwiedzie, że Polacy najbardziej używają słowo problem. Jak w każdym języku jest pierwsze słowo, które on się uczył, to jest dziękuję. Tak w Polsce pierwsze słowo to jest problem. On wszystko mówi, tylko jeszcze jeden problem. I tak non stop mówi jeden problem. Więc najpierw się nie da, później to jest bardzo trudno, później to jest bardzo drogie i zawsze to jest problem. Natomiast tutaj jest tak, że mówię, chciałabym jeszcze i tak z taką śmiałością po prostu to zmienić. nie ma sprawy, mamy jeszcze czas, nie ma problemu. Jeszcze chciałabym tutaj zmienić. I dowodować jeszcze jedno piętro. Dobrze, to tak zrobimy. I wiesz, to jest, Wojtek, to jest taka ulga, kiedy nagle coś, co ja bardzo wierzę jako psycholog, że zmiana jest naturalną częścią naszego życia i jest czymś dobrym. I my chcieliśmy zbudować dom, tak, jak ja robię badania w taki sposób bardzo etnograficzny, organiczny. Czyli jak my budujemy, patrzymy, co nie pasuje, zmieniamy to. Mhm. E, e, Dlatego nie budujemy na przykład nie budujemy dwóch domów naraz, a chcieliśmy zobaczyć. Co można poprawić w tym domu, dopiero następny zacząć budować. I że ktoś, dla kogoś to jest ok, Tak jak mają badania, są określi, w których są okej, wszystkich naraz, bo tu nawet niepotrzebnie dużo pieniędzy. Zróbmy kawałek, zobaczmy, co z tego wyjdźmy, dorzućmy tą wiedzę do następnego kawałka, przybadamy jeszcze więcej. Dzięki temu będziemy mieli więcej wiedzy za mniejsze pieniądze. Może zajmie to troszeczkę więcej czasu, a ile to jest porównane do tego. Że, że mamy to zrobić skuteczną strategię komunikacji. Przecież to nie jest coś, co trwa chwilkę. To spachla, poczekajmy. Te, to Was, nie wiem, 3-4 tygodnie maks więcej zajmie, a ja podziękuję więcej i taniej. Naj, najczęściej tań. że nie zawsze, ale najczęściej. I tam budujemy dom i to jest, e, tam budujemy cały, bo to jest tylko drugi dom, a będzie ich cztery. I to jest naprawdę tak, takie kojące dla mnie, że to, jak ja myślę o tym, jak można pracować, jak staram się to robić badania, jest też ok, tutaj, nie uważam, że jest coś naturalnego. Każda zmiana jest Jeżeli tylko, mówię, jeżeli tylko już jest możliwe, oczywiście, że możemy to Czyli pierwszy dom i święta już w nowym domu, a kiedy pierwsi goście? Początek marca. Koniec lutego mają zbudować duży dom, znaczy drugi dom. Ten drugi dom będzie się nazywał Nest, ponieważ on zbudowany jest tak, że będzie wyglądał jak, jak, jak gniazdo ptaka, bo chciałam, żeby go zbudować również cały koncept jest bardzo osudzony psychologią, ponieważ ja miałam kilka klientów kotelowych, a ja mam wrażenie, że robią badania po to, żeby wiedzieć i po to, żeby to stosować. A ja bym chciałam stworzyć takie miejsce, gdzie, gdzie wszystko, cała ta wiedza rada psychologię ludzkie będzie zastosowana. Czyli gdzie człowiek przyjedzie i, i będzie czuł tak, że... że że organicznie wszystko może znaleźć. Nie nie, czuję się rzeczywiście jak w domu, a nie w takim wiesz, boksie, które wszystkie wyglądają tak samo, więc każdy szczegół jest bardzo zatroszczony. I chcieliśmy. Wiesz, ludzie są introwertyczni i ekstrowertyczni w większości. I mamy takie. Częście ważne, że są tylko ekstrowertycy, ale większość z nas jest miksem. Ja jestem wybitnym introwertykiem, chociaż od czasu do czasu lubię być z ludźmi. I chcieliśmy stworzyć takie miejsce, gdzie to będzie uszanowane. Czyli każdy domek jest budowany tak, że on jest introwertyczny, czyli możesz się schować nikogo, nie musisz znać, wszystko możesz zacząć, bo w terenie sobie dodał: możesz masz kufnię, masz basę, masz wszystko. Ale jak chcesz być z ludźmi, jest też przestrzeń, gdzie możesz być z całą swoją społecznością, możesz się dzielić, możesz wspólnie oglądać filmy, możesz gotować wspólnie, możesz wspólnie jeść, więc możesz się wycofać lub wyjść. W zależności od tego, kogo masz potrzeba, bo uważam, że to miejsce powinno być dostosowane do naszej psychologii, a nie my powinniśmy się ciągle naginać. I takie chciała stworzyć miejsce. Efe. Dużo mówisz o badaniach, a w dużej mierze, jakby nasza audycja i nasza rozmowa odbywa się w ramach projektu Męskość ma Wiele Twarzy, gdzie staramy się pokazywać, co wiemy o współczesnym mężczyźnie. A ty trochę wiesz. I nie tylko ze swojego doświadczenia, ale również właśnie z tej z tej części naukowej. Moje doświadczenie w ogóle uważam w takich dyskusjach irrelevantne zupełnie i w ogóle go... Kim ja jestem, żeby, żeby moje doświadczenie dla kogokolwiek miało znaczenie? Rzeczywiście z punktu widzenia badawczego i naukowego to jest dla mnie fascynujący temat. Dzięki e, temu, że mieliśmy kilka klientów, którzy zrobiły badania genderowe, mamy bardzo dużo wiedzy na ten temat i z powodu tego m.in. psychomama i Julia jest... E, Społecznością, która promuje rodzicielstwo, a nie macierzyństwo, to została i... pod misją po prostu życiową, żeby pokazać, żeby, żeby że ojciec ma takie same prawa, że mężczyzna jako ojciec to też rodzic, to też, to też człowiek. Wszystkie moje książki napisane są tak, żeby one były też do mężczyzn, żeby mężczyźni nie czuli się wykluczeni. To jest dla mnie rzeczywiście bardzo ważne, żeby przywrócić prawdziwą e, równość, bo uważam, że teraz nie ma równości. Teraz jest to hasła. I teraz są takie hasło, które w ogóle nie, bez faktów, nie zastanawiamy się, co to tak naprawdę znaczy i czy to rzeczywiście jest prawda. I jest narracja, która jest bardzo przyjęta w jedną stronę. To nie jest równość. Jeżeli nie jest tak, że mężczyzna może powiedzieć dokładnie to samo o kobietach, to znaczy, że to nie jest równość. Musimy mieć równość, a równość oznacza brak przywilejów i uznanie, że druga osoba również ma prawo głosu, i również ma prawo być traktowane z miłością, szacunkiem i zgodnie z jej potrzebami. Yes, yes. Powiedziałaś, że to jest bardzo w ogóle ciekawy, ciekawy wątek, bo mówisz dokładnie z perspektywy psychomamy Julii, jeśli chodzi o ten element rodzicielstwa, a nie tylko macierzyństwa. I to jest w ogóle przepiękne. Bo po drugiej stronie są też stry, strony, które mówią o ojcostwie i tak bardzo mocno jakby starają też i przeginają w tą drugą stronę. Skąd, w, taki, w takim razie porozmawiajmy chwilę, czym jest w ogóle projekt Psychomama? Psychomama jest projektem, który promuje filozofię parents first, czyli promuje zupełnie inne spojrzenie na rodzicielstwo niż teraz obecne w narracji, kiedy w latach 60 to się zmieniło, kiedy na się okazało, że dziecko jest centrum świata. I duża wina jest, co na to bo naszym oczywiście psychologowie eee, i cały świat zaczął się krącić wokół dziecka. My by, uważamy, że powinniśmy stać nawozem dla naszego dziecka i że cokolwiek co na siebie robimy, kupujemy, no jakoś się realizujemy, kiedy mamy dziecko, to jest takie odbieranie temu dziecku. I to, co pokazują badania naukowe, i to była ostatnia książce: Parents First Self, która jest oparta na danych naukowych, czytała jakąś gigantyczną badań i książek pokazuje, że troska o siebie jest obowiązkiem rodziców. Dlatego, że nasze dziecko chłonie to, kim my jesteśmy i takie się też staje. Więc po pierwsze jest tak, że nie możemy być nawozem dla naszego dziecka, ponieważ jeżeli my się poświęcamy, rzucamy naszą karierę, jeżeli chcemy ktoś nie chce, to jest Jeżeli chcemy robić karierę, a nie robimy, bo, bo ktoś nam wmówił, że to trzecie roku musi być dzieckiem, co na marginesie jest nieprawdą, e, e, że, że ktoś nam wmówił, że Janie się tak nie zaopiekuje naszym dzieckiem, przy szkole jest jakimś złem. E, więc musimy z nim zostać, e, że nie, nie powinniśmy wychodzić e, z naszymi znajomymi, powinniśmy całkowicie się, zamknąć gdzieś na półkę i, i robić tych, musimy kochać też wszystkie zabawy z dziećmi, musimy permanentnie chodzić z nimi na różne dodatkowe zajęcia, tak że my trupem padniemy i oni razem znamy po tych zajęciach style tyle teraz. To nic, nikomu to nie służy. Naprawdę, Wojtek, nikomu. Dziecko staje się tym, kim my jesteśmy. Jeżeli my jesteśmy niszczęśliwi, to ona też jest niszczęśliwe. Badania pokazują, że rodzice, którzy dużo pracują, ale przychodzą do domu szczęśliwi, mają dzieci, dzieci te są dużo bardziej zadowolone, ponieważ rodzic, który przychodzi zadowolony z pracy, jest rodzicem, który chętnie spędza czas z dzieckiem, który ma więcej cierpliwości, który ma radość z z nim, który, który tak naprawdę ma taki ogień w oczach, kiedy widzi swoje dziecko, a nie myśli o że znowu coś trzeba postruktować, znowu nabroimy, znowu prysowali ściany i tak dalej, ponieważ jest spełnione. I na dziecko dużo może wpływa takie poczucie niezadowolenia, że to oznacza, że rodzice, którzy przychodzą z pracy niezadowoleni, są również mają negatywny wpływ na nasze dzieci. to badanie m.in. innymi cytuję w... Parents first. Dlatego tak ważne z kiedy masz dziecko. Jeżeli nie chciałeś tego zrobić wcześniej, to teraz musisz to zrobić. Znaleźć taką pracę, którą kochasz, ponieważ to dobrze wpływa na twoje dziecko. I druga rzecz, którą promuję w Parents first jest to, że zamiast wymagać od dzieci, sami musimy tego nauczyć się najpierw. Czyli nie możesz mówić dziecku, chcę żebyś był pewny siebie i czytać Instagramerów, jak zbudować pewność siebie u dziecka. Ale pierwszy sposób, żeby zbudować pewność siebie u dziecka, to jest zbuduj ono siebie. Pierwszy sposób, żeby zbudować, nauczyć dziecko pilnować granice, na się pilnować swoich granic. Pierwszy sposób najważniejszy, żeby powiedzieć dziecko, że on może wszystko na świecie i nie musi nikogo słuchać, hej, zacznij robić wszystko, co ty masz w ochotę, i przestań innych słuchać. Najpierw zacznij od siebie. Więc a, psychomama Julii jest, jest o rodzicach najbardziej niż o dzieciach, bo jeżeli nie pokonamy własne demony, to te demony zaatakują nasze dzieci. I nasze dzieci będą się bać się swoimi demonami. I to nasze dzieci również będą musiały, tak jak my spędzać czas na terapii. Lub nie. I wtedy wypracują to swoim dzieciom. Więc to jest, ja mierzę w to, że psychomamamia jest takim projektem, która może przyczynić się w minimalnym stopniu do tego, że nasze społeczeństwo będzie troszkę lepsze. Ponieważ jeżeli rodzice są bardziej szczęśliwi, to oni wychowują bardziej szczęśliwe, pewne siebie dzieci. A później te dzieci tworzą nasze społeczeństwo. Więc ja wierzę w to, że Szczęście się zaczyna i spełnienia tego, że my siebie dobrze traktujemy. I ponieważ rodzice czują opór przeciwko takiej wiedzy, bo uważają, że, od, że wszystko powinno być dla dzieci, to dlatego powstała ta książka i psychomama Julia um, na Instagramie, żeby pokazywać, że to są dowody naukowe na to, że tak jest. Że to nie jest egoizm, to jest Twoja troska o dzieci. Tak jak w samolocie: najpierw sobie na siebie matkę, ma, na, nakładasz maskę tlenową, bo jeżeli Ty padniesz. To kto tą maskę założy na Twoje dziecko? Więc jeżeli chce się niego zatroszczyć, to musi się zatroszczyć o siebie. No i trzecią częścią Parent Sports jest promocja związków. Ponieważ bardzo często, kiedy ludzie mają takie absurdalne wręcz przekonanie, że dziecko naprawia związek, dziecko nie nie naprawia, to nie jest mągeiber. Dziecko wzmacnia to, co już w związku jest. Jest miłość, jeszcze wzmocni to miłość. Jest szczęście, wzmocni to szczęście. Jest rozpad, jest frustracje, jeszcze bardziej będziecie sfrustrowani. Dlatego no ważne jest, żeby się przygotować do tego dziecka, przygotować swój związek, ale kiedy już jesteśmy z tym dzieckiem, to baczcie swój związek. Bo nie ma co się martwić o rozwód. Jeżeli tak naprawdę nie dbasz o swój związek, wtedy ten rozwój będzie czymś automatycznym, co przyjdzie. Później to wątpliwość jest, czy rozwodzić, się, czy nie. Dla dobra dziecka zostać może i być niszczycielnym do końca życia. To zamiast mieć takie wątpliwości, zadbaj o to, żeby ten związek nie był w sytuacji, kiedy potrzebujesz rozwodu. Czyli zauważaj siebie. I to jest bardzo negatywna narracja, często płynie ze strony kobiet, że... że mężczyźni pracują, no uważają, że mam też nimi się zajmować. No nikt nie ma nikim się zajmować, ale mamy nawzajem się wspierać. My jeżeli decydujemy, że mężczyzna idzie do pracy, to też idzie do pracy, nie do spa. Każdy z nas pracuje i każdy z nas powinien się wspierać. Każdy z nas rozliczy się inną walutą w rodzinie. Czy to prawda, że kobieta w rodzinie, kiedy jest, mężczyzna pracuje pracuje z pracy zewnętrznej, a ona zostaje z dzieckiem, czy kobieta zajmuje się domowiczami. Prawda. Ale dlatego, że fizycznie mężczyzna nie ma czasu, jak tego nadrobić, ponieważ 8-10 godzin jest pracy, no więc jaką ma tyle samo robić? Znaczy, że on pracuje i zarabia na to, żeby ten, ten, ten to był. Więc um, psychologami bardzo dużo mówię o tym, że powinniśmy się o siebie troszczyć i powinniśmy podchodzić do siebie życzliwością. Mężczyzna musi zrozumieć, że Zostanie w domu z dzieckiem jest często bardzo uciążliwe, frustrujące, dlatego że jak miesz okna, to te okna cię nie zabrudzą się natychmiast, nie odpowiedzą ci nie, 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 nie. A to jest, bycie z dzieckiem jest po prostu dla naszego mózgu, dla naszego systemu nerwowego jest bardzo uciążliwe. Ale kobieta też musi zrozumieć, że praca z minimum klientami lub z narcystycznym szefem, lub z programami, które nie chcą się niem nie otwierać i. I pracować tak, powinny pracować, jest też frustrujące, że ktoś nie jest na masażu i na refleksologii w tym czasie, ale jest też w pracy. Więc powinniśmy nas zająć się uszanować i wspierać się, ponieważ my, rodzice, jesteśmy bazą rodziny. I jeżeli my jesteśmy silne, jeżeli mamy silne fundamenty, to rodzina będzie kwitnąca. Dlatego psychomama promuje troszkę inny rodzaj. E rodzaj rodzicielstwa, które między innymi, ja zaobserwowałam w naszym modelu, że, że jest w ogóle nieznany, że, że jest bardzo zero, duża jedynkość. I ja chciałabym bardzo to zmienić. Chciałabym prowadzić równowagę, równość. Mhm. Zacznijmy od tego znanego modelu rodzicielstwa, tego, który dokładnie się wyłania i który, tak jak powiedziałaś, rozpoczął być promowany w latach 60. i właściwie konsekwentnie narasta. Na czym on jest oparty? O tym, że dziecko jest w centrum 6 lat. Mężczyzna musi pracować na rodziny, a kobieta jest od tego, żeby zatroszczyć się o dom o dziecko i ewentualnie, jeżeli chce, może pracować. I to jest taki podstawowy model, który mamy. Co z niego zostało teraz? Coraz więcej uważam, że tutaj psychologia naprawdę, zwłaszcza przez to, że jest próbowana też nie przez psychologów często, utwierdzając w takich przekonaniach nawet, że musi ktoś zostać z dziećmi, na znaczy najczęściej do trzeciego roku życia. Natomiast chciałam powiedzieć, że badania, skąd się wzięło w ogóle taka myśl? Były kiedyś robione badania w Stanach po wojnie i badanie było zrobione przez rząd, po to, żeby pokazać, że kobiety powinny zostać w domach, ponieważ nie było miejsc pracy dla mężczyzn po wojnie. Więc nie chcieli, żeby kobiety zostały i zwolniły te miejsca w fabrykach dla mężczyzn. Więc zrobili badanie, które pokazało, że tak naprawdę dziecko bardzo potrzebuje mamy do trzeciego roku życia i tylko wyrodna matka zostawia swoje dziecko i jedzie do pracy. No więc to służyło bardzo celom politycznym. Prawda jest taka, że dziecko potrzebuje istot kochających. I to jest okej, okay, jeżeli ta istota kochająca jest ojciec, babcia, przedszkolanka, ktokolwiek. I podobnie było badanie, które pokazywało, przez jakiś czas, że żłobek czy przedszkole są niedobre. Badania teraz jednoznacznie pokazują, że dobry żłobek jest bardzo dobry. Więc to nie jest kwestia żłobek czy nie żłobek, ale czy jesteśmy w stanie znaleźć dobry żłobek. Badania hmm. też pokazują, że kobiety często, które idą pracować um, i dzieci rozwijają się dużo lepiej, bo zapominamy właśnie o tym, że jeżeli kobieta ma potrzebę pracy, ma potrzebę samorealizacji, to to jest kobieta wtedy szczęśliwa, ona dużo wnosi, już nic nie do, do życia dziecka, już nie mówię o finansowych rzeczach. Tak? Że, zwłaszcza te wyniki są bardzo mocne w przypadku rodzin z, z ekonomicznie ubogich rejonów czyli wtedy, kiedy mała pracuje i wtedy, kiedy jest więcej zasobów, no to te dzieci bardziej kwitną. To nie znaczy, że kobieta musi pracować. Jeżeli nie chce, że na to się zgodziła rodzina, że na to stać. Każdy ma robić to, co dla niego jest dobre. Więc to, co teraz jest takie niedobre w moim zdaniem w współczesnej narracji, to pewna jednoznaczność wojsk. Że, że się promuje, że zawsze są jakieś, wiesz, takie mm, takie plemiowe na różnych osób, które wyznają, że albo tak, Albo, albo inaczej, to już jest zło. A każdy ma prawo wybrać swoje. Tak jak psychologia też nie mówi, że jest jedno, jest jednoznacznie dobre lub nie. Mamy ma pewną wiedzę i możemy z niej wybrać to, co jest dobre dla naszej rodziny. Ja tak. I nie, e, e, bardzo bym chciała, żeby ta myśl została usłyszana. Natomiast jeżeli chodzi o ojców, bo chciałabym bardzo jednak wspomnieć o ojcach, mm -hmm. a nie o mamach, nadal się uważam, pomimo tego, że już jest takie przyzwolenie na to, żeby to ojciec został w domu, jest to przyzwolenie bardzo um, deklaracyjne. Mhm. Nadal się uważa, że to mężczyzna powinien pracować. Mężczyzna, który nie pracuje, a zostaje w domu, uważa się za nieudocznika. Mhm. Uważa się, że to jest mężczyzna, który jest taką który nie jest w stanie nawet utrzymać rodziny. Mało tego, nasze badania pokazują, że to jest pogląd, który jest zarówno aktywny u mężczyzn, Czyli mężczyźni na badanie mówią, ja oczywiście bym nie został, ale ja nawet nie znam takiego mężczyzny, który by tak został. Czyli jest to taki trochę wstyd. To ma dramatyczne skutki, ponieważ mężczyźni, mówi się, że mężczyźni nie korzystają z urlopów rodzicielskich. Dlaczego? Dlatego, że mamy również taki pogląd pracodawców. Jak robimy, ponieważ 50% badań robimy w organizacjach, czyli badamy wewnętrznie organizacje, to w organizacjach mężczyzn, który bierze chorobowe, by dziecko zachorowało, uważa się, że na pewno oszukuje że to jest niemożliwe, że na pewno coś kręci. I tak mówią zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarówno szef, jak i współpracownicy. To nie jest okej. Okay. To jest tak, że dopóki my nie zmienimy też naszej mentalności, że to jest okej, okay, jeżeli tato zostanie z dzieckiem, to jest okej, okay, jeżeli on bierze chorobowe, że, że powinniśmy mieć też pewne, ja uważam, e, prawnie to regulowane, że powinno to być pół na pół. Mhm. To, co mówisz, jest faktycznie jakby bardzo ciekawe, i to przypomina historię akurat jednego z moich kolegów, który po urodzeniu kolejnego dziecka zdecydował się na to, żeby wziąć urlop wychowawczy. Pracodawca wyraził zgodę, no bo on trochę nie miał wyjścia. Prawo, prawo, prawo tego absolutnie jakby jest po tej, po tej stronie, ale jednocześnie on ma świadomość tego, że on już nie ma gdzie wracać. Tak, znaczy, pracodawca zrobił już wszystko, żeby, żeby udowodnić, i jak on to on ładnie to powiedział w rozmowie ze mną, on powiedział: Wojtek. W takiej organizacji, w której byłem, uświadomiłem sobie, że takich rzeczy mężczyźni nie robią. Znaczy, moi koledzy dokładnie patrzą na mnie jak na gościa, który z przemierze, znaczy wystąpił przeciwko męskości. Tak? Znaczy jakby nie można, tak... on akurat pracuje w bardzo w takiej stereotypowo-męskiej branży, więc w tej stereotypowo męskiej branży mężczyzna nie może sobie pozwolić na to, że podejmuje decyzję, że chce spędzić czas po narodzinach z dzieckiem. I ty dotykasz tego tematu dotyczącego zmiany postaw trochę, tak? Że możemy wprowadzać zmiany prawne, ale jeżeli za zmianami prawnymi nie pójdzie postrzeganie faktycznego przyzwolenia społecznego na to, żebyśmy wykorzystywali to prawo, to nic się nie zmieni. Tak, szczerze mówiąc, to jest misja mojego życia, żeby to się zmieniło, żeby nie było takich sytuacji, o których ty mówisz. Bo smutna prawda jest taka, że nie tylko w branżach męskich, tak się dzieje, w każdej. Po prostu mamy taką postawę. jeszcze mm, ja, ja byłam w ciąży, byłam przekonana, że będę miała dziewczynkę. Byłam tak. przekonana i przedstawiłam mojego męża na dwa lata na nie picie kawy, a tylko na macze. I tak zaczęła się moja miałość do maczy, bo przeczytałam, że kawa powoduje, że będą chłopcy, herbata powoduje, że będą dziewczynki, więc ja na prawdę ustawiałam wszystko, więc miała być dziewczynka. I jak ja podczas USG dowiedziałam się, że będę miała chłopca, ja się popłakałam, że ja jemu będzie tak dużo trudniej w tym świecie. Nie byłam w ogóle przygotowana na decyzję. Na, na chłopca, bo w głowie mi była dziewczynka, i będąc badaczem, i czytając nie tylko by naukowe dane, ale też to, co się dzieje w moich badaniach, i widzę, że mężczyznom jest trudniej. Mhm. Jest trudniej, dlatego że kobieta teraz może robić wszystko, co chce. Ale mężczyzna, kobieta jeżeli korporacji kobieta zostanie zwolniona, to można mieć 90% pewno pewności, że ona zagra kobiecą kartą, czyli zwolnienie kobiety, jeżeli jest na wysokim stanowisku. Więc dlatego, jeżeli prościej już zwolnić mężczyznę, wtedy przynajmniej nie będzie afery. Więc e, jeżeli chodzi o nasze sądy rodzinne, no to dobrze wiesz, mamy no, nie tylko nasze, wszystkie sądy rodzinne okay. są takie, że właściwie oprócz Skandynawii. Gdzie musisz udowadniać nam, że byłeś dobrym ojcem. Byłeś, byłaś dobrym ojcem, nagle się skończyło. I teraz musisz udowodnić, że jesteś dobrym ojcem. Więc ja zaczęłam akcję Mentu już wcześniej, zanim Wild się urodził, ale jako mama syna zrozumiałam, że jej nie chcesz, bo miałam tak trudno. I to jest moja misja, przekonać ludzi, że zawsze mamy kogoś, jakiegoś mężczyznę, którego kochamy. Mamy nasze dziecko, które. Wrośnie kiedyś i czy chce, żeby ona doświadczała dyskryminacji u pracodawcy, że, że, żeby ktoś wylikwidował właściwie, bo stanowisko, że ona chce zostać z dzieckiem? Czy chce, żeby, nie daj Boże, żeby będzie rozwód, to dyskryminacji w sądzie? Dlaczego chłopcy mają mieć, Boże, ja chciałam, nie chcę żadnych przywilejów, ja chciałam równości, chcę, żeby moje dziecko żyło w równym świecie i chciałabym, żeby było traktowane z szacunkiem, żeby jako mężczyzna, jako ojciec, był traktowany tak samo jak kobieta i matka. I ferbus, który zawsze był bardzo wysokie stanowisko na całym świecie, to ma dwójkę dzieci z innego małżeństwa, to on zdecydował, że on nie wraca do pracy, kiedy ja byłam w ciąży, dlatego że ja wszyscy mówią, że, że to kobieta tak się poświęca, kiedy, kiedy zostaje w domu i że traci karierę. Ja miałam karierę, a ja straciłem czas z moimi dziećmi. Nikt nie myślał o tym, że ja chciałam spędzać ten czas z moimi dziećmi, ale pracując w reklamie, pracując w marketingu, nie jest tak, że możesz sobie wybrać pracować po 8 godzin. Ja straciłem ten czas, więc ja nie chcę stracić teraz moim ostatnim już synem. I dlatego u nas w naturalny sposób bo się dzielimy różnymi rzeczami i mamy całkowite partnerstwo. Dlatego, że było całkowite zrozumienie z samego początku, co dla nas oznacza rodzicielstwo. Ale wiedząc, że nie można tego załatwić w korporacji, w jakiejkolwiek by to nie było korporacji, tak żeby to było przyjazne też dla ojców. Dlatego zdecydowaliśmy się między innymi na taki model, gdzie obydwoje jesteśmy z naszym dzieckiem. Ja, to, ja. ja wrócę do, tej, do, do tych wymiarów korporacyjnych, bo też. dotykasz bardzo trudnego tematu. Znaczy moim zdaniem Dzisiaj powiedzenie w Polsce, ale myślę, że w dużym miejscu, w wielu innych miejscach na świecie, że mężczyźni również są dyskryminowani. To, to to jest temat, który natychmiast wywołuje oburzenie. Ja, mo, ja mogę powiedzieć tak. ze swoich doświadczeń. Tak? Znaczy, jak mówimy o różnych wymiarach bodyshamingu, to ja uważam, że on tak samo dotyczy mężczyzn, jak i, jak, i, jak i kobiety. Często pojawiają się takie wpisy, w których ludzie mówią, żaden mężczyzna nie jest krytykowany za swój strój. To ja mówię, ej, mam ci wymienić wszystkie historie, które słyszę o swoim kolczyku, o swoich tatuażach, o wszystkich rzeczach, gdzie ludzie, lub o moich koszulach, które są kolorowe, lub o spódnicach, w których czasami chodzę tak, To nagle okazuje się, że, kurczę, niby mężczyźni nie są krytykowani, ale pod warunkiem, że no, jednakże są w tej normie, która nie ulega krytyce. Bez względu się z Tobą zgadzam. Na no, samym badaniu powiedział w mojej miejscowościach w Polsce, że osoba, która nosi rurki, to jest niejowata. Mhm. Więc absolutnie mężczyźni są krytykowani. Jakoś się nie widzę łysych grubych mężczyzn na okładkę w pism. Mhm. No i, i żeby to było jakiś gwiazdek. Mężczyźni również chorują na. Na choroby odżywiania, mają problemy z odżywianiem, i, i mają chorobę odżywiania, i takie kobiety. To nieprawda, że Body dotyczy tylko kobiet. To nieprawda, że mężczyźni nie są krytykowani e, za strój. Więc, e, więc to jest to, o czym Ci mówi, że uważam, że jest wiele rzeczy, to są hasła, i w tym nie ma żadnej prawdy. Mężczyk, jak, jedno z pytań, które będę kilka razy dostanki, bo my promujemy taką bardzo dużą otwartość wobec dziecka. Nie, absolutnie to nie oznacza wychowanie bez bezstresowe, ale takie, że jestem uważna na jego potrzeby i na to, co on chce, i uważam, że moja rola jest rozwijać. No, ale gdybym chciał zostać w spódnicy, to co byś powiedziała? Że może pożyczyć kilka od ojca. To bym powiedziała. I w jego przedszkolu jest na przykład dziecko, które chodzi czasami w sukienkach, chłopczyk, bo tak lubi. I jest zero. Bo jest tak zero uwagi, czy być dziwienie, że on przychodzi w sukience. Chce przychodzić w sukience, nie przychodzi w sukience. I um, to nie jest okej, okay, że uważa się, że, że, że należy tylko teraz wspierać kobiety. Ja kiedy robię wpis o mentu, o mężczyznach, zawsze mam odpływ e, z e, kobiet z mojego konta. Zawsze. Zawsze to jest hejt. Zawsze muszę wybrać takie dzięki, kiedy jestem mentalnie przygotowana na wojnę. Bo kobiety, każdy wpis popierający, wspierający mężczyzn, odbierają go przeciwko nim. Okay. Ale mówię, wsparcie kogoś nie oznacza, że ja nie wspieram kobiety, ponieważ ja nie wspieram ani kobiet, ani mężczyzn, wspieram ludzi. A w tej sytuacji ja bym bardzo chciała, żeby ktoś zauważył, że mężczyzna to jest człowiek, to jest ojciec, to jest osoba, która ma uczucie i która też jest ważna. To jest, to jest to, że jesteśmy różni, ale to nie znaczy, że... Um, że to jest ok, na przykład mówić toksyczna męskość. Nie możemy powiedzieć toksyczna kobiecość. Męskość jest zbiorem pewnych cech. Ona nie jest ani toksyczna, ani nietoksyczna. Zachowania są toksyczne, ale zbiór cech nie jest toksyczny i nie jest ok, żeby tak mówić. Mówili, że mężczyźni są bardziej agresywni, że tak, tak źle. No to, ale kto teraz walczy e, z, o, na Ukrainie? Nagle na agresja nie jest taka słanowna. Agresja jest zła wtedy, kiedy jest zła. Wtedy, kiedy musimy bronić naszej rodziny, wtedy jest dobra. Więc żadna cecha ewolucyjnie nie przetrwała jako jednoznacznie zła. Każda nasza cecha, każda nasza emocja czemuś służy. Więc emocja sama w sobie, cecha sama w sobie nie jest zła. Więc jestem absolutnie przeciwko temu, żeby mówić cały czas o toksycznej męskości i żeby odbierać mężczyznom też prawa do, nie do ich emocji, do ich potrzeb, Kiedy one są inne niż takie, które są sobie wyobraż wyobrażamy. A tak niestety jest. Zarówno nasze badania, jak i badania naukowe na całym świecie, czyli takie, które są robione też przez antropologów, pokazują, że męskość w dużym stopniu jest zdefiniowana przez kobiety. Czyli to, jakim ty jesteś mężczyzną, w dużym stopniu zależy od tego, co ja uznam, że to jest ok być męskim lub nie męskim. I to, do czego bym bardzo chciała zachęcić mężczyzn, żeby powoli. Żegnali się z tym starym ewolucyjnym przekonaniem, i żeby umieli się przeciwstawiać temu. I żeby kobiety przestały również e, w taki sposób oceniający to narzucać. A powód, dla którego to jest takie trudne, jest takie, że kobiety same nie mogły się zdecydować teraz, co jest do końca męskie. Czyli męskie jest, kiedy mężczyzna zarabia dużo pieniędzy, ale męskie jest też, kiedy zostaje w domu. Ale nie może on zarabiać dużo pieniędzy i być papą z mefą jednocześnie. No po prostu to fizycznie jest niemożliwe. Więc musisz wybrać wtedy. Ale kobieta nie chce często wybierać. Ona uważa, że ma i zarabiać, i spędzać czas w domu z dzieckiem tak samo, ale to jest niemożliwe. Tak jak ona nie może jakby jednocześnie spędzać tyle samo z dzieckiem, kiedy robi wielką karierę. W związku z tym to jest ważne, żebyśmy też przestali tak, tak niejednoznacznie często definiować to naszą męskość, żebyśmy zobaczyły pewne błędy w naszej logice. Żebyśmy w ogóle może porzucili to takie ocenianie na rzecz tego na rzecz ciekawości, co dla ciebie jest ważne? Jaki ty jesteś? Co ty uważasz, że jest męskie? Albo po prostu, co ja uważam, że ja potrzebuję w mojej mężczyźnie, a nie definiować tego jako męskość. Więc dlatego tak bardzo mi zależy na tym, żebyśmy mieli prawdziwą równość, a nie taką nudowaną jak jest teraz. Ponieważ nie ma równości dla jednej płci, bez równości dla drugiej płci. Tak, tak. Znaczy równość z definicji musi zakładać równość. Znaczy, tak. Jeżeli mówimy o równości, to nie da się mówić o równości, jeżeli faktycznie te, te, te prawa są zaburzone i one faktycznie nie są w pełni, w pełni realizowane. Ja bym chciał wrócić trochę do Twojej akcji, Mentu. Znaczy dokładnie jakby skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby pokazywać i właściwie o czym jest ta akcja? Mentu jest pokazaniem, tego, że mężczyźni też mają problemy są też dyskryminowani, są, mają e, też e, sytuacje, w których są traktowani źle i należy to naprawić. Mężczyźni też potrzebują wsparcia i chciałam to zrobić w opozycji do, do takiego bardzo silnego, silnej narracji tylko pro kobiecej, ponieważ w tym świecie nie istnieją tylko moje kobiety, a mężczyźni Prawda często jest takie zawsze, no te że to mężczyźni też mogą mówić. on teraz mówić. Bo mężczyzna, który cokolwiek zaczyna mówić o mężczyznach, natychmiast jest zabłuszany jako szowinista, jako ten, że zawsze jest argument, przez tysiące lat kobiety cierpiały i teraz on śmiał mówić o sobie znowu mężczyźni. Ale to, że przez tysiące lat jak była jakaś niesprawiedliwość, to nie znaczy, że teraz mamy mieć niesprawiedliwość. Mój syn nic nie zaliił temu, że było tysiące lat niesprawiedliwości. Ja chciałabym równego świata dla mojego syna. Takiej z równego świata dla Twojej córki. Okay. Ponieważ ja chcę świata, w którym oh, moje dziecko i Twoje dziecko czuje się dobrze, po prostu. I e, chciałabym w akcentu zwrócić uwagę na to, że nasze różnice nie oznaczają, że ktoś jest lepszy niż gorszy, a że są cokolwiek w rodzicielstwie. Są badania, które pokazują, że styl rodzicielski, ojcowski jest radykalnie inny od kobiecego. a i to jest dobrze, ponieważ dziecko potrzebuje różnych stylów rodzicielskich. I że dziecko najlepiej się wychowuje i najlepiej rośnie, kiedy ma te dwa różne style, więc nie można cały czas poprawiać, naprawiać ojca, po prostu trzeba go zostawić, z tym, żeby zbudował swój typ relacji, swój, swój związek. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie jest ok oceniać mężczyc, co mogą robić, czego nie mogą robić, czyli na przykład chodzenie do, nie wiem, do kosmetyczek i wyśmiewanie się z tego, wyśmiewanie się z tego, że, że nie dbają o siebie. Z jednej strony kobiety mają teraz oczekiwanie, że mężczyzna będzie zadbała, a z drugiej strony z taką pewną pogardą, często, tym mówią, że wchodzi do kosmetyczki. Teraz nawet nie umiał wóździał wbić w ścianę, a chodzi do kosmetyczki. Chodzi do kosmetyczki. I co w tej zresztą kiedy robimy badania z kosmetyczkami, z osobami, które zajmują się również mężczyznami, one są bardzo mądre. One biorą mężczyzn z takimi, jakimi są i pomagają im wejść w ten świat bardzo mądrze, czyli uczą się ich języka i, e, i pozwalają się lepiej poczuć tą nową sytuację, że na przykład, nie wiem, nakładają maseczkę. Jak ja nie mówię nakładam maseczkę, on mówi zaraz nałożę ci taki smak na twarz, dzięki któremu twoja skóra będzie lepiej funkcjonowała, tak jak potrzebuje również smaru, żeby lejkę funkcjonować. Czyli przykładem tego język, żeby mu było łatwiej. Ja uważam, że powinniśmy zamiast oceniać i krytykować, ułatwiać sobie niektóre rzeczy. Pomagać sobie. I, i, i to bym bardzo chciała zrobić. na Wiesz co, ty powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo to jest temat, który ja czasami staram się wyciągać. To jest temat dokładnie chociażby przemocy względem mężczyzn. I za każdym razem, jak zaczynam o tym mówić, na przykład jest przepiękny zresztą jakby faktycznie też amerykański podcast, który wyciąga dokładnie ten element, że na przykład służby są w ogóle nieprzygotowane. Znaczy, moment, w którym patrzymy na policję, która miałaby przyjechać do bójki dwóch facetów, on, on, oni nie wiedzą, co zrobić, albo bójki, w którym kobieta okłada mężczyzn, to oni już w ogóle nie mają narzędzi. Tak? Oni, oni, oni w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić, z wyjątkiem wyśmiania i powiedzenia stary, jakby, dlaczego sobie nie umiesz poradzić, tak? I, I ten temat jakby faktycznie bardzo mocno się, się porusza, jest, jest poruszany. I teraz bardzo częstym argumentem, jak zaczynam wyciągać, bo to, o tym chcę powiedzieć, o wątek dotyczący przemocy, to dokładnie jestem bardzo często zagłuszany historią, pod tytułem, Wojtek, co ty pierdzielisz, że to nie ma znaczenia, przez tyle, ma przez tyle lat to wyście najeżdża najeżdżali, wy mężczyźni, grapili, palili wioski i robili wszystkie straszne rzeczy, więc dzisiaj tr trzy pobicia przez kobietę to jeszcze nic, nic strasznego, tak? I sobie myślisz, ej, ale dlaczego do teraz... Do ty mi dałaś bardzo ważny argument, za który ci bardzo dziękuję. Ja też akurat mam dwóch synów. I odpowiedź po tym, dlaczego oni mają cierpieć za historyczne błędy, które w dużej mierze wynikały z nieprzepracowania, co powiedziałaś, z tego, że kilka osób, czy też kilkadziesiąt pokoleń nie zdecydowało się pójść do terapeuty po to, żeby przerwać imprinty, które pojawiają się i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I ten moment, który dzisiaj możemy sobie powiedzieć: hej, walczymy o równość, to budujmy od początku równy świat, trochę odcinając grubą kreską to, co było, bo bez odcięcia się nie da. No, tak uważam, że powinno być. Dlatego mentu jest bardzo, staram się mówić, na psychomamie poprzez Senów i mówić, no, jeżeli masz syna, to powinnaś zatroszczyć jego równą przyszłość. Jeżeli masz kogo, mężczyznę, którego kochasz, bo mężczyzna abstrakcyjny to często właśnie dla ludzi ten oprawca, ta toksyczna męskość, ale, ale to jest też twój ojciec, to twój brat, to twój mąż, którego kochasz, który też wycierł. to twój syn, to są mężczyźni, których też kochasz, to nie są abstrakcyjne istoty, to są żywe istoty. To, że nawet poziomu dzieci są so, badania, które, um, um, które cytuję w Parents' First, um, które bardzo mnie poruszyło. Kiedy było dwóch niemałolaków i kiedy dawali um, opcję osoby, żeby potrzymała, bo mama musi szybciutko tam wejść do, do gabinetu lekarza. To kiedy to była um, dziewczynka, to się nią bawili, tam orbili minki i tak dalej. A kiedy to był chłopczyk, to często, często popłatniowo dawali mi klucze na przykład do zabawy. Okay. bo Mężczyźni jako dzieci na przykład rodzą się dużo bardziej delikatniejsze z powodów fizjologicznych i to, że kiedy chłopczyk płacze, a częściej chłopcy, dzieci płaczą, nawet niż dziewczynki, to właśnie, że on jest marudny, markotny, że jest właśnie niegrzeczny, że jest zbyt takie delikatne dziecko, ale jak chciałabym no właśnie też dlatego o tym mówić z tą żeby wiedzą przynajmniej przekonać i dlatego, żeby, żeby widzieli, że nasze różnice są one, należy je zaakceptować. I wspierać też w tym, to, że na przykład mali chłopcy mają problem z trzymaniem e, e, kontaktu zdrowego. I nie należy dań za to mówić, że są niegrzeczni. Po prostu mają z tym problem. I zawsze, kiedy piszę takie posty, zawsze jestem oskarżana przez takie ekstremalne feministki, że promuję stereotypy. Żyjemy w czasach, kiedy wiedza, kiedy ja zrobiłam wywiad z genetyczką na temat różnic, i mnie znowu oskarżyli i oprogramowanie stereotypów, że my w świecie, kiedy wiedza naukowa, ona, nie możesz tego powiedzieć, bo natychmiast wkładane jesteś w jakąś szufladkę, że jesteś pro albo um, against um, ekstremalnemu feminizmowi, to nie jest okej. Okay. Są pewne fakty biologiczne, jesteśmy też istotami biologicznymi. Podoba się komuś to czy nie, ale oprócz środowiska rodziców, jesteśmy też biologią, jesteśmy genami. Niektóre rzeczy są nas zakodowane. Ja jestem bardzo, wychowałem moje dziecko tak, że on może ubierać spódnicy, sukienki, zawsze mu like, lajki, wszystko co chce. Ale ona tak woli samochody. I tak woli samochody. I tak pokazałam badanie, że chłopcy częściej się bawią tak, że oni się szturchają, um, biją się i tak dalej, ponieważ bardziej potrzebują takiego kontaktu fizycznego. A dziewczynki częściej mają grę takiej zespołowej i grę, kiedy e, zabawy, kiedy, kiedy wyobrażają sobie, że ktoś jest kimś. No takie są badania, takie są dane. I nie ma co się na nie obrażać. I muszę ci powiedzieć, że jest mi bardzo trudno z tym tematem przebić się, dlatego że. Na Instagramie jest większość mężczyzn, kobiet, mam tylko 3% mężczyzn na Instagramie, mam nadzieję, że się przyłączę może po tym podcaście. Więc jeżeli piszę o mężczyznach, no to zawsze jest to takie tsunami oskarżeń i hejtu na to. Ponieważ wydaje mi się, że kobiety tak dużo cierpią w różnych obszarach, że chcą bardziej, żeby ich pożałować i i tak jak kiedy, ja nie chcę powiedzieć, że żałuję, ale pokazuję, że mężczyźni też mają problemy i też należy ich wspierać, traktuję to naprawdę jako taki policzek. I oskarżałem mężczyzn o wszystko. I ja na przykład jestem przyczyniona, że ktoś mówi znowu o patriarchacie. Jaki patriarchat teraz? Ja mogę wszystko, bo takie ja nie mam poczucie, że jest jakakolwiek rzecz, która dla mnie, jako dla kobiety, jest niedostępna. Ja absolutnie mogę zrobić wszystko, kiedy chcę i jak chcę. Więc ja nie chcę być wbijana też w rolę ofiary, bo nie jestem żadną ofiarą. I ja bym po prostu chciała, żeby nie było w tym świecie przywilejów, tylko było równość. I chciałabym, żeby było uznanie dla naszych potrzeb, dla naszych problemów, dla, dla naszych, nie jak my chcemy żyć. Żeby ojciec mógł zostać w domu, jeżeli chce. Jeżeli nie chce robić kariery, że to byłoby okej okay dla niego nie robić kariery. jeżeli chce chodzić do kosmetyczki, to. Powinien chodzić, bo niby dlaczego ma tego nie robić. Mm -hmm. Ale powiedziałeś o ważnej rzeczy. Znaczy, chce zostać wtedy, kiedy znaczy, może zostać wtedy, kiedy chce. Dobrze, ale w sytuacji, w której na razie założę tą ekstremalną, czyli dwie osoby chcą robić karierę. Albo dwie osoby chcą zostać w domu. No, no się nie uda, znaczy, nie uda się utrzymać w domu, kiedy dwie osoby chcą zostać. Ciężko też będzie pewnie od samego początku, na tym, szczególnie na tym początkowym etapie, zarządzić wychowaniem. Właściwie to nie jest etap wychowania, to jest zadbania o, o, o dziecko, jeżeli dwie osoby wrócą do pracy. Powiedziałaś dużo o partnerstwie w rodzicielstwie, czy też partnerstwie w związku. Jaki masz pomysł na rozwiązywanie tego typu, tego typu spraw? Odcinając się trochę od argumentów pod tytułem, bo od zawsze tak było. E, o tym, że należy rozmawiać o takich rzeczach, zanim się ma dziecko jest Kropka. My jesteśmy nieprzygotowani w ogóle do, do posiadania dzieci. Uważamy, że jak dziecko będzie, to jakoś to będzie. Parents force, ja to nazywam taką psychologiczną szkołą rodzenia. Ta książka ma przygotowywać nas do tego, jakimi ma być rodzicami, dlatego że my uważamy, że jakoś to się ułoży, ale jakoś to się nie ułoży. Musimy zadać sobie pewne bardzo ważne pytanie, odpowiedzieć, jak my to widzimy. Jeżeli ty i ja chcemy robić karierę, jakich możemy dokonać zmian, żeby, żeby być dzieckiem? Czy, oczywiście, tak jak powiedziałam, musi być to istota kochająca, która jest dzieckiem? Czy może to być nasze babcie, wynajętanianie i tak dalej? Ale w jakim stopniu możemy zrezygnować z pewnych godzin? Jak możemy e, zmienić naszą karierę tak, żebyśmy więcej czasu spędzali? Jeżeli nie możemy, żadna z nas nie może i nie chce zmienić, to może to nie jest czas na dziecko, po prostu. Ale dziecko to nie to jest. To jest radykalna zmiana w twoim życiu, tak jak posiadanie związków tym, jak byłeś singlem. To jest radykalna zmiana w twoim życiu. W związku z tym musimy na to być przygotowani. Jeżeli obydwoje chcemy zostać w domu, okej, okay, z czego będziemy się utrzymywać? Czy mamy, musimy zrobić z nim oszczędności na najbliższe 5 lat? Czy mamy rodziców? Czy mamy otworzyć patronite'a? No co możemy zrobić? Więc to są takie rzeczy, które musimy rozważyć zdecydowanie przed i później musimy... Mm, mm, dla mnie argument bo jestem kobietą, bo karmię piersi, jest żadnym argumentem, żeby zostać. Dlatego, że ja sprowadzałem to do argumentu, bo pierwszy, to sprowadzamy kobietę do krowy mlecznej. Ja się na to w ogóle też nie godzę. Ja, bo jasno, się karmiłam, karmiłam moje dziecko piersią, bardzo to kochałam, ale pracowałam też od drugiego tygodnia po porodzie i, i była, ja chciałam. I trochę chciałam, trochę musiałam, ale też chciałam i... Da rady. Ja nie, nie, ja nie chcę być sprowadzana do tego, że z powodu piersi nie mogę, bo normalnie można odciągnąć, Fergus wtedy karmił nasze dziecko, normalnie się dzieliliśmy e, w, w nocy, kto jak kto go karmił, ale te wszystkie rzeczy były mówione i modyfikowane w trakcie. Czyli jak się okazało, że e, Farby sobie źle radzi w nocy, ponieważ dlatego wypuściliśmy kawę, kto się nazywa zainspirowaniem Sleep Like a Daddy, ponieważ jakąś śpiewę kurczy czołg nie obudzi. Kobiety są biologicznie po urodzeniu dziecka, są przystosowane do tego, że słyszą każdy minimalny szmer. Tak są, tak, takie są zmiany następujące. Więc ja i tak, i tak się budziłam. Więc my mieliśmy bardzo jeden podział: ja zajmuję się naszym dzieckiem w nocy, ale ja w ciągu dnia mogę spać, ociągam mleko, karmi. I... Ale to wszystko, to był, był taki element, który wyszedł, że tak w trakcie, ale resztę my mieliśmy bardzo omówione kwestie naszych wartości, jak to widzimy. W książce mam listę pytań, które powinniśmy omówić. Te rzeczy powinny być omawiane wcześniej. Nie powinniśmy uważać, że przyjdzie dziecko, instynkt macierzyński, ojcowski, nagle spowoduje, że mamy rozwiązanie. No nie, nie będzie tak. Jako dorośli ludzie do wszystkiego powinniśmy się przygotować, również do rodzicielstwa, kto będzie pracować, kto nie będzie pracował, w jakim stopniu, jak. To są ważne pytania. Teraz właśnie mnie oświadomiłeś jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie nie znam, nawet nie mam, nie mam pomysłu na takie miejsce, w którym ktoś by Ci powiedział dobra, pogadajcie o tym, jak się ułoży Wasze życie, jak ono będzie wyglądało dokładnie przez pierwsze 3 lata po urodzeniu dziecka, albo przez pierwsze pięć po urodzeniu dziecka. Szkoły rodzenia wyłączę, bo one w ogóle faktycznie sprowadzają jakby całą, całą naukę do tego, żeby dokładnie umieć chwycić się za rękę i dobrze prze, przeć I to jest jakby ten... ten przepraszam bardzo, tak. to powiedziałem, ale byłem kilka razy, więc jakby generalnie jakby mam, 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 mam prawo o tym mówić. E, ale faktycznie właśnie się uświadomiłem, że ani... To jest bardzo trudna funkcja w ogóle, bo my, nazwijmy to, jakby społecznie nie jesteśmy na gotowi. Jeżeli byśmy przyjęli jednak, że taki element tego, że moglibyśmy żyć w plemionach, to nie ma takiego takiej rady starców, która siądzie i na etapie na pewnym etapie będzie mówiła, hej, pamiętaj, w momencie, w którym zdecydujesz się na to, żeby założyć trwały związek, to nie zawsze musi być rodzina, to jednym z ważniejszych elementów, o których musicie umieć rozmawiać, jeżeli w ogóle myślicie o tym, żeby mieć dzieci, to musicie znacznie wcześniej zacząć porządkować i zaplanować to. Bo co to dokładnie powiedziałaś, znaczy, zacznijmy rozmawiać o dziecku mniej więcej na trzy lata, zanim ono. W ogóle wejdzie w tę fazę realizacji, po to, żebyśmy ustalili, bo, bo często barierą jest to, że jedno z rodziców zarabia zdecydowanie więcej. Tak? I to w dużej mierze tak. może decydować, kto, kto to może być. To może zaplanujmy, jak to zrobić, żeby te różnice w zarobkach nie były tak istotne. Po drugie, zastanówmy się, ile pieniędzy musimy odłożyć, jeżeli, jeżeli chcemy faktycznie jakby trochę razem tam być. Kurczę, to są pozornie bardzo oczywiste pytania. Ale ja mam tak. takie trochę przekonanie, że to w Polsce jest jak z testamentem. Przepraszam bardzo, no ale jakby, tak jak w Polsce nie wypada rozmawiać o tym, co się stanie z naszym majątkiem po śmierci, tak samo nie wypada rozmawiać o tym, jak będziemy się zajmowali dzieć, z dzieckiem, zanim ono się narodzi. Bo przecież to, co powiedziałaś, powszechne znaczenie jest takie, że jak się narodzi, to się wszystko ułoży. No i, i po to między innymi powstała psychomama Julia Perez, czy twoje pytania: ponieważ ja w ogóle się nie zgadzam z takim konceptem. Musimy być przygotowani do rodzicielstwa. Rodzicielstwo to nie. Jeżeli przygotowujemy się do prowadzenia samochodu i musimy zdać egzamin, czy ktoś uważa, że rodzicielstwo jest łatwiejsze niż prowadzenie samochodu, dlaczego nie ma przygotowania do rodzicielstwa? Szkoła rodzenia nie jest przygotowaniem do rodzicielstwa, jest Dokładnie. to przygotowanie do porodu, tak. a nie do rodzicielstwa. Parents first porusza przynajmniej jakiekolwiek kwestie, które cię przygotowują. Też oczywiście nie, jakby, nie, nie wszystko, ale my musimy sobie uświadomić, że musimy być gotowi. To nie zdarza się po prostu. Musimy poradzić sobie z naszymi demonami, z naszymi bliznami, z naszą zmianą mentalności, co się dalej wydarzy, musimy uwzględnić, co druga osoba chce i czy nam z sobie, co ona chce. A mo, mo, bo często jest tak, że przyjmuje się za oczywiste, że na przykład kobieta zostanie nie, w domu. Na przykład dla Ferbusa to nigdy nie było określe. Okay. W sensie on, on uważa on, bardzo w naszym związku cenie to, że my obydwoje pracujemy, bo dzięki temu. Nie jest tak, że on jedyny jest obciążony tym, żeby utrzymać naszą rodzinę, że jak coś się powinien monoga, no to jest dramat. I to mu daje też poczucie bezpieczeństwa, że mamy dwie nogi w rodzinie. On tak chce, ktoś inny może chcieć inaczej. I to jest wszystko, każde rozwiązanie jest okej, pod warunkiem, że obydwie osoby na to są przygotowane, omówiły to, że dla nich to jest też okej. Ale nie może to się dziać w trakcie ciąży lub urodzeniu dziecka. Moim zdaniem dotykasz bardzo w ogóle, w ogóle ciekawego tematu, a mianowicie tego, tego wątku, w którym mówisz, że powinniśmy to wszystko planować, świadomie z tym rozmawiać. A to, a to naprawdę jest trudne, bo kulturowo, w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy, pierwsze, pewnie religijnie, w niektórych miejscach dziecko jest darem i nie należy w ogóle się go spodziewać, i trochę traktować jako taką niespodziankę. Bo drugie. No nie wolno się zastanawiać, no przecież dziecko jest tak ważne w domu, że w ogóle myślenie o tym, jak my się będziemy nim opiekować, to trochę nie wypada. Znaczy to jest taki pewien drugi wątek. Przecież wiadomo, że to, że to jakoś będzie, to jest w ogóle to jest temat. No, właśnie mi otworzyłaś oczy, że faktycznie w tym wszystkim, jeżeli my nie powiemy sobie hej. Po pierwsze, dziecko jest wspólną sprawą i to tak naprawdę sobie o tym powiemy. A skoro tak. jest wspólną sprawą, to nie znaczy, że jedna strona lub też ktokolwiek decyduje o tym, co się wydarza dalej, tylko no to, to dalej musi być oparte o wspólny dialog. To będzie bardzo trudne do zmiany i paradoksalnie wiele rzeczy, które się dzieją, czyli dyskusja o nierównościach, czy też jakby for forowania praw tylko jednej strony, tego nie rozwiąże. Masz rację. Dlatego tak ważna jest zmiana postawa, i żebyśmy nauczyli się ze sobą rozmawiać i dyskutować, bo teraz nie ma dyskusji. Ja uważam, że teraz jest, jesteś, jak, jak wiesz, w związku radzieckim Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Jest, nie ma jest narzucanie ci pewnych poglądów, jest pewna zarynkowość, i nie ma w ogóle dyskusji, nie ma kultury dyskusji, nie ma kultury argumentacji. Dziecko jest darem. Ja też tak uważam. Ale rodzicielstwo już jest, jest obowiązkiem. Dokładnie tak. Ponieważ dziecko jest takie ważne, to musisz być bardzo dobrze przygotowany. Jeżeli jedziesz zdobywać Mont Everest, to nie idziesz, ponieważ to jest taki dar i wielka przygoda, ale przez rok się przygotowujesz. A nie, rodzicielstwo jest na całe życie. I co? Myślisz, że jesteś tak sobie, natura cię stworzyła, że jesteś przygotowany. Nie jesteś. Jest mnóstwo rzeczy, które musisz wiedzieć, jak sobie poradzić w sytuacjach ekstremalnej frustracji. Rodziec w ciągu pierwszego roku traci. Jeżeli dziecko nie jest bardzo wymagające, 350 godzin snu. Mm -hmm. To jest bardzo dużo godzin snu, które są nie do nadrobienia. Każda godzina snu tak naprawdę, którą straciliśmy, to jest zakrano później o deprywacja senną. Deprywacja senna ma bardzo długoterminowe skutki na nasze ciało i nasz umysł. Więc zaczynała być innymi ludźmi, zaczyna nas wszystko bardzo frustrować, zaczynamy się gniewać dużo szybciej, zaczynam popadać w stany depresyjne. To, że tak na marginesie w ogóle się nie mówi o depresji poparodowej, z tego się śmieję, kiedy psa o depresji poparodowej, że przecież oni nie rodzą, więc co to jest za, za depresja i dlatego poświęciłam dwa rozdziały depresji poparodowej w książce ojców, mhm. bo to dotyczy również ojców, należy o tym mówić. To jest bardzo, a, dlaczego to jest takie ważne i, 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 i Również dla dziecka, bo badania pokazują, że depresja jednego z rodziców bardzo negatywnie wpływa na jego rozwój. Co oznacza, że niezidentyfikowana depresja ojca również ma wpływ na dziecko. Więc jeżeli nie nauczymy się być wrażliwi na to, to, to jest to dla szkody, jeżeli już nie chcemy dbać o tego naszego mężczyzna, to jest dla szkody dla naszego dziecka. Kiedy było robione badanie, kiedy pokazały objawy, e, objawy e, depresyjne, depresji poporodowej, kiedy to była kobieta. Natychmiast ludzie zidentyfikowali, że to jest depresja poporodowa, a kiedy powiedzieli, że to dotyczy mężczyzny, powiedzieli, że jest pewnie zmęczone, przymęczony, zestresowane. więc jest totalnie ignorowane, ale powinniśmy o tym roz rozmawiać, a kobiety powinny wyjść z takiego poczucia, że ponieważ jest nam ciężko, często dlatego, że zostałyśmy wychowane, że... Że za dużo czasu na siebie bierzemy, uważamy, że wszystko możemy zrobić, że nie powinniśmy nie prosić o pomoc, że jesteśmy często za mało asertywne, za mało stawiamy granice lub nie możemy je pilnować. To nie możemy za takie nasze błędy wychowawcze winić za wszystko patriarchat i mężczyzn, i przez to się gniewać na mężczyzn lub uważać, że dlatego, że nam jest ciężko, to nie, nie wolno mówić nic o wsparciu mężczyzn, bo oni potrafią na siebie zadbać, bo oni potrafią być asertywni, bo oni są bardziej pewni siebie. No jest super. I oni są ba bardziej pewni siebie. Więc teraz zastanówmy się, co ja mogę zrobić dla siebie, żeby być bardziej pewna siebie, żeby umiała bronić granic, a nie przestać wszystkich za wszystko oskarżać. I to, że żyjemy taki w kulturze oskarżeń cały czas. Mhm. Zawsze musimy znaleźć innego, rozumiem? Zawsze jest winny. Media, patriarchat, ciągle są za, body shaming są winne media. Ale przepraszam, kto jest redaktorem włoga mm, e, Kosmopolitana, Glamour w Polsce? Mężczyzna? Większość redaktorów naczelnych to są kobiety, więc e, rozejrzyjmy się proszę, coś z tym dzieje, dlaczego są mężczyźni na to skarżane? Większość hejtu, którego dostaje jako matka, jako kobieta, jako nawet badacz, jest 90%. 9% dostaje hej, to od kobiet. Bo szczerze, mężczyźni w dupie mają, czy ja schudłam po porodzie, czy nie. I w ogóle mogą, w ogóle tego nie komentować, ale kobiety już komentują. Mężczyźni mają w sobie tą dobrą cechę, którą oni że oni się przyjmują tym, co oni uważają za ważne. A to mój tłuszcz, czy, czy moje przebarwienie, nie uważają za jakąś istotną rzecz dla siebie, żeby w ogóle chcieć to skomentować. I ja uważam, że tego powinniśmy się nauczyć od mężczyzn żeby wybierać rzeczy, nad którymi w ogóle chcemy komentować. Stąd taka moja duża walka na psychomach i żeby pokazać to, czym zapładniasz swój umysł, tym się stajesz. Jeżeli ciebie interesują problemy celebrytów i chcesz ich hejtować za to, że oni są na Malediwach, że są rozebrane, lecz cokolwiek, to tym jesteś. To jest o tobie historia, nie o nich. I jeżeli tak się zokowujemy, to tego uczymy nasze dzieci. Ja nie chcę uczyć tego moje dziecko. Ja chcę, żeby moje dziecko nauczyło się krytycznie myśleć, żeby umiało robić priorytetyzację rzeczy, co jest ważne, co jest nieważne, na jaki temat warto mieć opinię, na jaki nie warto mieć opinii, na jakie trzeba powiedzieć nie mam opinii, nie chcę mieć opinii na ten temat. To jest ważne. A w jaki sposób mamy tego się nau ma nauczyć nasze dzieci, jeżeli my tego nie umiemy. Stąd e, ta akcja Parents First. Najpierw my musimy się nauczyć. Musimy się nauczyć rozmawiać i komunikować. Musimy nauczyć się nie zaniedbywać naszych związków. Musimy przygotowywać się do ważnych rzeczy. Nie widzę powodu, dla którego um, przygotowujemy się, nie wiem, ciało do bikini, a nie chcemy poświęcić roku przygotowania na, na zostanie rodzicami. Dlaczego bycie rodzicem uważa się za taką rzecz automatyczną? To nie jest automatyczna rzecz. Musimy mieć wiedzę na temat siebie, na temat związków, na temat dziecka, na temat radzenia sobie z frustracjami, na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami. My musimy posiadać bardzo dużo kompetencji i musimy się do tego po prostu przygotować. I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Ci przede wszystkim za jedną rzecz, którą pokazałaś, a mianowicie, że jeżeli chcemy faktycznie wprowadzić zmiany, trzeba patrzeć w przyszłość i odciąć się od przeszłości. Ja bardzo często na konferencjach przypominam, że jedna z moich ukochanych metafor to jest metafora trapezu cyrkowego, znaczy takiego, takiej takiej ewolucji na Trapezie wykonywanej w przestworzach, i on to jest najlepsza definicja zmiany. Żeby chwycić nowy trapez, najpierw trzeba puścić stary. Znaczy, nie da się przeskoczyć tak długo, jak trzymasz się tego poprzedniego drążka i, i nic się nie zdarzy. Jeżeli chcemy budować nową równość, która naprawdę będzie światem równościowym, w którym będziemy mówili o tym, że kobieta i mężczyzna mają tyle samo praw, to nie możemy ciągle odwoływać się do przyszłości, bo historycznie było inaczej. Tak? Historycznie było inaczej. Ale musimy o tym, nie chcę powiedzieć, że zapomnieć w takim rozumieniu, żeby, żeby po prostu o tym nie pamiętać, ale przestać używać tego jako argumentu, tak? bo myślę sobie, że historia ma nas budować, ma nam przypominać, w jakim świecie nie chcemy być, I, i to jest chyba coś, co jest szalenie istotne. I druga rzecz, którą ja wynoszę, to wynoszę bardzo mocne przekonanie, że relacja jest o dialogu i podejmowaniu świadomych decyzji. One nie mogą być oparte tylko o to, bo tak było zawsze, albo bo jakoś to się ułoży, tylko o tą świadomą decyzję. Dziękuję Ci bardzo za to. A ja chciałam Ci podziękować za to, że znalazłeś czas i odwagę poruszyć ten bardzo ważny temat, bo on jest często hejtowany i zamiatany pod dywan. A ja uważam, że powinniśmy rozmawiać i nie powinno być żadnych tabu i nie powinno być żadnych fochów. Więc mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do tego, że choć na milimetr posuniemy się do tego, żeby była prawdziwa, a nie udawana równość. Dziękuję bardzo. To co? Teraz możemy zaprosić słuchaczy do tego, żeby też napisali w komentarzach, co, co, co sądzą o tej rozmowie. Mogą pisać, rozumiem, do Ciebie, na Instagramie, na psychomama Julia, ale też do mnie i do firmy Galderma. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żebyście się odezwali. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Hej.